Proszę, proszę Państwa, dzisiaj 20 maja 2014 roku przedstawia Państwu córka policjanta. Także no może Państwo tu się czegoś nauczą w końcu. ...że ja nie rozumieli, proszę Państwa, że w Aleksandrii, w starożytnym Egipcie zwoje Księgi Izajasza, rulon... O, zwoje Księgi Izajasza, rulon, znaleziony w koszu na śmieci, proszę Państwa. Koszu na śmieci, zwoje Księgi Izajasza i rulon. Że bogactwo nie popłaca. Troszeczkę wiadomości nam wystarczy to. Proszę Państwa, ojciec kupił mu samochód, a on się nie ma co, po wypadku spalił z tym samochodem razem, bo to się benzyna nie ma rozlała. Tutaj szpanować, bo życie jest krótkie i czasem i czas i przypadek rządzi, także już przypadek, a ja i tak sobie radę dam. Nie bądźcie pewni. Także 20, proszę Państwa, u świadków Jehowy było tylko maja. Proszę Państwa, ostatniego kongresowego wykładu, przyjechał, proszę Państwa, z ciała kierowniczego. Także, proszę Państwa, tutaj Warszawa największa. Warszawa, tak, o tu mamy Warszawę. Największa, proszę Państwa, katedry katolickie. Typ autorytarny. Tak, bo one te... Mądrzejsze, do góry się pną. Tytuły a, mają. Docent, doktor, habilitowany. Zrobili takim małym czubkiem, proszę Państwa. A Warszawa największa, największa. A to wszystko jest oczywiście nieprawda. Także, proszę Państwa, niektórzy nawet... Nie najmądrzejsze, nie głupio, chytry, najmądrzejsze. I że fasty, i że baczy, i że tysiące cerkwi, tysiące prawosławnych, bardzo dużo tych prawosławnych tam, że w Anglo-Ameryce Białystok jest, tutaj tylko w Polsce katolickie nie wiedzą. Wyznawcy papieża i Matki Boskiej Ostrobramskiej. A wyznawców papieża i Matki Boskiej Ostrobramskiej mamy aż na 4000. I oto jeden wyznawca papieża i Matki Boskiej Ostrobramskiej, że skoro on nie rośnie w górę, to postanowił, że będzie rosnąć wszędzie, nie zgubią, proszę Państwa, taka beczka z niego, z tego silnika, że jakoś się tutaj nazywa, proszę Państwa. Tomasz. Na stronie ustaw. Także proszę Państwa, no cóż, możemy pozdrawiać się wzajemnie, jeździć po całej tej Warszawie, proszę Państwa. Z Warszawy do Warszawy. Załoga z Czerski, tak, oczywiście o tym Tomaszu grubym. Nie zapraszamy Państwa. W systemie spuścimy jak 100 diabłów, czyli o presji raz jeszcze, proszę Państwa. I Urszula Radwańska tutaj niezadowolona w środku. Proszę Państwa, jako ten kopciuszek, jako ta Warszawa pomiędzy wschodem i zachodem. Zawsze tutaj mówię o tej Warszawie, mówię, proszę Państwa, o tym kopciuszku. Zielony jest, jak ta laka w rogu siedzi, proszę Państwa, nie wiem, pomiędzy wschodem i zachodem. Nawet już nie mówię o tej Anglo-Ameryce Białej. Tylko mówią tutaj, jeżeli chodzi o pogodę w Warszawie, o tym kopciuszku, to no, ciągle gorąco, dzisiaj 30 stopni, jest 31 stopnia, 31 to liczba, proszę Państwa, numeru naszego mieszkania. Dwa wybuchy, o, a wy przy uderzeniu samolotu, proszę Państwa, zobaczą, to jest gazeta warszawska, znowu o tych wybuchach, proszę Państwa, tutaj tłumaczą nam, że Macierewa się nie poddaje, proszę Państwa, gazeta warszawska, ale ta warszawska gazeta, ja zauważyłam, że jest też prokatolicka. Tutaj Państwu pokazywałam ten artykuł na temat Piusa XII, że zamiast powiedzieć prawdę do rzeczy, do końca prawdy, to oni tego Piusa XII zaczęli, proszę Państwa, bronić. No. Tak, proszę Państwa, jeżeli wiem, w ogóle biskupi niemieccy, bo tutaj w Warszawie też nie ma biskupów prawosławnych, biskupi niemieccy, katolicy, czy protestanty, czy katolicy, błogosławili wojska niemieckie Hitlera, no to odwołuje się do książki, proszę Państwa, autorskiej Markiewicza, śladami krzyżackich tradycji, proszę Państwa. No cuda, nie widzę, pana wypisywał chyba 16 książek Markiewicz, komunistyczny, bardzo płodny, ale tam są zdjęcia przynajmniej, proszę Państwa, tych biskupów waszych katolickich, którzy błogosławili czołgi niemieckie, wojska niemieckie, proszę Państwa. Czyli te wszystkie gazety przeglądamy, proszę Państwa.
od 1 sierpnia do sierpnia, proszę Państwa, 16 aż do powstania Parlamentu Białego. Tutaj mamy 13 sierpnia, zepsuta żywność w sklepach, że powiedzieli, że Angloameryka Białystok ma chore loszki, chore świnki, że nie będą tutaj na te hamburgery, na te kebaby warszawskie przysyłali, proszę Państwa, do Polski, a katolickiej. Do tego faraona, tutaj przy parku Skarżyszewskim, który pomiędzy Wąskim Betem i Saską Kępą się znajduje przy ulicy Francuskiej, nie będą na kebaby, proszę Państwa, przysyłali tutaj żadnego mięsa od tych polskich świn. Kobiety uwielbiały Hitlera, proszę Państwa. Niech weźmie cholera! Proszę Państwa, no tak przeklinają tutaj ta Barbara naprawdę półka. Także mamy, proszę Państwa, Polacy mówią tak, Hitlera, niech go weźmie cholera, tak śpiewają. Polacy kradą, weźmie cholera. Zresztą tyle może do niedowolnych autobusów jest do Warszawy, na wiatrówce z Warszawy do Warszawy. No i teraz okazuje się, że to wszystko jest na topie. Niech go weźmie cholera. Także proszę Państwa, ale tam jest dobrze i ma też parafia księdza Sikorskiego, proszę Państwa. Tam można jechać po suchy chleb do testu ekstra, przeceniany tam ponoć ten chleb, to jest po 5 złotych, że niech go weźmie cholera. Jak ktoś taki chleb ukradnie, to przepuszczają teraz i policję. Nawet mam rachunki, Państwu pokażę, jakie rachunki, bo żeśmy jako dziennikarze tym tematem zawsze się zajmowali. Tesco Extra jest bardzo krótkie i zarabia, proszę Państwa, na dupkach, górkach, ciołkach, stołecznego miasta Warszawy, tam, gdzie jeszcze ten tramwaj chodzi, 8:10 i 26 do osiedla Kurczewska, tam jest 8:00, jest pewne. Także to dzisiaj, gdy mamy 20 już, 20, proszę Państwa, maja, jeszcze nawet lato się nie zaczęło, bo chyba 21 ma być metal. No. I jeszcze zapłacę towar. No jeszcze nawet lato się nie zaczęło. Poza tym oni mają ciuchy te swoje ekstra, to na Kurczewskie, proszę Państwa. No to jest za Odrzą 2-3 kilometry, jak się jedzie 109 i 154 tylko, bo tam tramwaj dojeżdża, ale o to są. Także proszę Państwa, oglądaj Wiesiolandia, Cinderella, Elka Wiercielka, Elka Piercielka, on youtube.com. Wszą bluzeczkę kupicie za 5 zł, a w Tesco co najmniej za 38 i za 85 zł. Taką samą co najmniej 100 zł kupicie. No, będę musiała sfotografować tę bluzeczkę, pokazać tę zieloną z kolorowymi ilustracjami na zieloną bluzeczkę za 5 zł. No pewnie produkowana w Chinach, ale są Tesco Extra też mają pewne tam produkty z Chin. No nie można, to jest, proszę Państwa, jeden system pokazywa. Bo przecież to Tesco Extra leży na tej linii, proszę Państwa, od Pana Welka Włoskiego przez Kraków, Warszawę i Gdańsk. Na północ, katolicka Polska, a Wisła, proszę Państwa, płynie. Także o taki chleb nie zabiegajcie, który że jest niby tańszy. Kupcie sobie osąbona palek za złoty, 30 zł, 21. Cały chleb świeży, przepieczony, a nie tam jakiś przeceniony, jeszcze być może pokrojony, pokojowany i jeszcze pod jakimś tam strachem, bo tam raz Irka wysadziłam po tym Tesco Extra. Mówię, idź! On się tak upił na tym lotnisku, ten swolony go wódko upił i jeszcze w Tesco ukradł, bo nie w Tesco, bo by mu nie dali. Są ukradliwo i tak wypił na przystanku litrowe 10% i się zbił. No i oczywiście, że kobiet w autobusie 109 zaczął wyzywać od kurewstwa. Proszę Państwa, jak miałam z nim dalej jechać. Zostawiłam po tym Tesco Extra. Mówi, bo tam więc on może przed do tego Tesco Extra. I ten chleb ukradł, bo on był wtedy strasznie głodny, pamiętam. I proszę Państwa, i dzwonię do tej Ewki Blok na to lotnisko. Ona mówi, on co siedzi pijany. Ja mówię, że on tam nie chodził do tego Tesco Extra, bo tam nie dadzą nic na dachu teraz. Ja wiem, że ci, proszę Państwa, ci żebracy uchodzący z stołecznego miasta Warszawy z Zaotyny, no to chcieliby jeszcze do Tesco Extra. Powtarzam i mówię, że nie ma sprzeciwu na zamknięcie i nie będzie już świadków ich, dlatego że oni są nie tu w katolickiej Polsce, a o której omawiamy. To są bardzo nawet serwiery. Omawiamy, proszę Państwa, te dni od 1 sierpnia powstania warszawskiego aż do 16 sierpnia i co nieco, proszę już tam nadawałyśmy, proszę Państwa, pokazywałyśmy, co działo się, proszę Państwa, w Angloameryce Białystok powstania, proszę Państwa. Tam Niemcy też byli. Pani
myślę, że to są jakieś kłamstwa. Kamienki też byli, proszę Państwa, Anglo-Amerycy Białystok. Czyli tak, mówimy tutaj o tym 523 autobusie, który z Olszewki Grochowskiej, z Pragi Południe, my czekamy do Dziadu Katolickiego, z tego miasta Warszawy, proszę Państwa, chodzi aż tam pod Bemowo. I co oni tam robią pod tym Bemowo? Proszę Państwa, no być może myślą, że tak, ten kwa ekstra, jaka ekstra, proszę, proszę Państwa, że za darmo tam się rozdają. I zaraz będziemy mieli, proszę Państwa, miał i będziemy to powstanie w Anglo-Amerycie Białystok. Nikt nie żadnym ten projekt, proszę Państwa, nie dadzą. Tutaj też Jan Witek opowiada o różnych bogach, różnych bajkach, że nawet Godzilla się pojawia u Japończyków i oni się nie boją wcale ci Japończycy Ameryki, tylko się boją, proszę Państwa, jakiejś Godzilli. I że tutaj też nowy program internetowy, taki dobry facet ze Śląska, mówi, że Niemcy patrzyli dawali w potrzebie tym ludziom, dzieciom, którzy żyli, byli po wojnie pokrzywdzeni też przez Niemców. Mówi też ten człowiek ze Śląska, proszę Państwa, że wszędzie podobnie pochodni na całej kuli ziemskiej były, znajdowano bogów różnych, byli, żyli, byli. No wszędzie, proszę Państwa, człowiek się wybijał, bo chciał być wyższy, znaczniejszy od twórcy, od Boga, proszę Państwa, być większy, większy. A te wasze katedry katolickie, włącznie z tym Floriada, naprzeciwko do naprawdę północ, tam gdzie przeklina ta wasza Barbara Blok, to co? Te katedry też autorytarnie, głupio pytry najmądrzejsze. Nie wybijaj się ponad Boga. Bóg Jehowa jest najmniejszy. Tak. Także proszę Państwa, jeżeli człowieka nazywają Bogiem, jeżeli pomniki ustawiają, cześć człowiekowi oddają i bałwochwalcy, i chłopotnikie przykazanie wyrzucili, dziesiąte przykazanie podzielili na dwie części, żeby 10 się zachować, no to też jest kolejny przestępstw. I musimy do tyłu się cofać wielokrotnie w tym celu, żeby te błędy wyłapywać, żeby już więcej tych błędów nie popełniać, a żeby w prawdzie, proszę Państwa, żyć. I dlatego, proszę Państwa, żyjmy w prawdzie, a nie w kłamstwie rzymskowacińskim, proszę Państwa. Klerkie wybijają się, świętymi chcą być. Święty to znaczy tyle, co czysty. Każdy z was może być święty i jest święty na tyle, na ile jest czysty, proszę Państwa. Także nie róbmy źle, czynimy dobrze, proszę Państwa. Nie postępujmy według oszustów, tego co oni nam powiedzą w ramach Kościół Zbożowej, módlcie się za nami. No jakże rzecz niematerialna może się za nas, proszę Państwa, modlić, jak bałwan, jakaś krowa, proszę Państwa. No. Także Radio Maria 1% powie prawdę, a 99% kłamstwa. Także proszę Państwa, to są wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrogańskiej, to tutaj oczywiście w Warszawie na 95% jako typy drugiej klasy. I parafii Zachary ksiądz wyraźnie powiedział rok temu i pół podczas świąt bożonarodzeniowych. Drodzy bracia, czy zgadzacie się z tym, co powiedział Naczewski 8 na 10 mitnik, że wy, czy my jako ci katolicy jesteśmy drugiej klasy, ludźmi drugiej kategorii? Nie, że nie, że brawa były, że... I zaraz przejdziemy jeszcze raz, Państwo, posłuchajcie. No mamy tutaj, proszę Państwa, czyli Irlandia, do roboty, Irlandia, do pracy, Rosja, na zarobek, do Niemiec, Radio Maria musi przyjmować i opracować w Polsce. Radio Maria ma radę, tutaj też ma radę, że w Polsce 2% radu wielkości radia przeciwko Niemcom. Państwo posłuchają. Zbrojonych 25 karabinów i 100 pistoletów stanęły do walki przeciw 3000 Niemcom, wspomaganych przez żołnierzy artylerii niemieckich. Ci wypuszczono odpalić ich z trybu. Chodziło o honor, mówi Ewa Kracowska, jedna z niewielu, którzy przeżyli eksterminację białostockich Żydów. Zorganizować powroty, zorganizować powroty, bo wiecie, że zaznały Niemcy, 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 że zaznały
Nie bójmy się, proszę Państwa, że jakaś tam Ameryka nas podsłuchuje i nie widzi
Anglia, Anglia, Ameryka, Białystok, nasze wszystkie SMS-y przygląda, nasze wszystkie portale internetowe. Nie bójmy się tego. Jeżeli wierzycie w Boga, no to trzymajcie się Stwórcy, nie dajcie się zmienić. No bo ja rozumiem, jeżeli dzisiaj, proszę Państwa, w 18 sierpnia 2013 roku radio Tok FM, to zwykłe, zaprasza, mówi, że katolicy są złami, że Kościół katolicki upada, to jedźmy do Indii, no to to jest już lekceważenie. Ja uważam, że tego tak nie powinno być. To jest lekceważenie. Bo my, proszę Państwa, jak mówimy, że no to są wydziady katolickie, no to są wydziady katolickie, z własnego wyboru. Wydziady katolickie, mazowieckie, polskie, warszawskie, to jest polskie, a nie czytają Biblii, nie znają, są mężczyzne. Są te, jak ta Szymborska pisała, te grube baby, leniwe leżą, nic nie robią. No to są te wydziady katolickie. Żebracy katolicy, no to są ci, którzy tymi królami by chcieli być, ale nic nie robią. Żeby tego Boga Jehowy poznać, żeby tego Króla Jezusa Chrystusa poznać, to ten Król Jehowy Boga tutaj w okresie milenium na ziemi uczyni, że to będzie okres 1000 lat przez ma królestwa Boże, Boże. Będziemy potem dopiero, proszę Państwa, mogły zbliżyć wiecznie, no ale dzięki Królowi. Także proszę Państwa, no... czy to po prostu w tej stodole jesteśmy, tak? Tam już na te skraje, które dojechałyśmy. Przystanek, proszę Państwa, tramwaje muszą pójść tam do 26 przed Sędzą Górczewską. No to tam w tym chlebku, proszę Państwa, po prawej stronie jest Media Markt, wydziady katolickie, a po lewej stronie są ci żebracy katolicy ochroniarze. Stoją, proszę Państwa, po 5, po 7 i się gapią tak ludzi, co jaka kobieta przejdzie, to zaraz palce na nią pokażą, muszą odgadać. Proszę Państwa, na a te dziady katolickie na mediach ciągnięte, to tak wrogo wyglądają, takie wielko kobylaste z grubymi brzuchami, jako takie dinozaury potwory. No to jest ten Jan Witek, proszę Państwa, tam pojechał, bo ja go zaprosiłam, żeby zobaczył to ten sklep, jak oni odnowili ten hit, stary bardzo sklep. On mówi, że sklep piękny, ten sklep, tylko że, proszę Państwa, tam przy tych mediach, proszę Państwa, te dziady katolickie są antyreklamą. A reklamą są. I on praktycznie to się tam zauważył. A my to nie byłyśmy w Media Markt. Taki niemiecki, znany stół, jaki niemiecki, przez Polaków prowadzony. I oni tam tej reklamówki, tak słyszałam teraz, że skąpią, pilnują te reklamówki w jednym miejscu, może tam ochroniarz chodzi, ale to ci ochroniarze sami są antyreklamą. Media Markt. Media w Warszawie, w Markach, tam są ochroniarze, bo miesiąc temu, proszę Państwa, czerwony kapelusik jest kwiaty, proszę Państwa, w Markach, tam gdzie dalej, przez Marki, przecież Państwo pojedziecie do Anglii, Ameryki, Białystok, proszę Państwa, taki kapelusik, proszę Państwa, ze 25 złotych. No i to wcale nie musiałam tam daleko wchodzić, proszę Państwa, kupiłam je, proszę Państwa, w Markach, piękny kapelusik za 25 złotych. Także śliczny jest, prawda? Także, proszę Państwa, śliczne są różne rzeczy, tylko żebyśmy my z Panem Bogiem chcieli byli zgodni, komunikując, że igrzyska Panem Bogiem, żebyśmy my, kochani, żyli byli z Bogiem, tak to kapelusik może jeszcze być. No, także proszę Państwa, ja się tu rozsiadłam, tak mi miło, proszę Państwa, tutaj w tej katolickiej Polsce, w tej naszej szkole, gdzie na kąpiela, proszę Państwa, wygłasza przemówienia, także proszę Państwa, ja tutaj się bardzo dobrze czuję, Państwo zobaczą. Także widzicie Państwo, dzisiaj mamy 20 maja 2014 roku, sprawę, temat, dzień uaktualniamy, 20 maja 2014 roku.